studio drugi gość, pani Beata Małachowska. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry. Kobieta, która z urodą, z pięknem, z wizażem związana jest od długich lat, chociaż o tych latach może nie będziemy rozmawiać. Porozmawiajmy najpierw o szkole, którą pani założyła w 90 roku. Ja tę szkołę bardzo dobrze pamiętam, bo dwie moje koleżanki ją kończyły. 25 lat. Olbrzymi sukces utrzymać się tyle czasu na rynku, prawda? No myślę, że tak. Rzeczywiście jakieś swoje pasje, zainteresowanie przerodziłam w swój zawód, co jest najpiękniejsze. I 25 lat już szkoła istnieje i pierwszym oddziałem był właśnie Gdańsk. Bo pani potem, jest gdańszczanką. Ja jestem gdańszczanką. Potem otworzyłam oddział w Warszawie, w Krakowie i w Poznaniu. Ale niemniej jednak, mimo że mieszkam w Warszawie, najchętniej przyjeżdżam do Gdańska. Trzeba się pochwalić chyba, warto się pochwalić taką informacją, że pracowała pani z takimi markami jak Christian Dior czy Chanel. Jak wygląda praca w wielkim świecie? Praca w wielkim świecie, w świecie wielkich marek selektywnych rzeczywiście jest bardzo, dla każdej kobiety jest potwornym afrodyzjakiem. Wyjazdy, szkolenia w Paryżu, współpraca z wielkimi w świecie mody, naprawdę było to cudowne. Niemniej jednak ciągle brakowało mi takiego elementu, może dlatego, że skończyłam studia pedagogiczne, że chciałam to, co sama wiedziałam, chciałam przekazywać dalej i zrodził się ten pomysł na stworzenie czegoś swojego, czyli na szkołę. Czy bycia wizażystą, bycia stylistą można się nauczyć? Czy to jest jakiś taki dar wewnętrzny, który musi się uzewnętrznić? Ja moim uczennicom mówię na samym początku, gdy przychodzą do szkoły z wielkimi nadziejami, każda chciałaby gdzieś mieć swoją okładkę, malować przy pokazach mody, że nie umiem na początku powiedzieć, czy dana osoba będzie miała inklinacje artystyczne, czy będzie bardzo dobrym rzemieślnikiem. Ale zawsze zakładam to, że na rynku zapotrzebowanie jest na bardzo dobrych rzemieślników. Artysta, żeby się wybić, musi być osobą, która zrezygnuje całkowicie z życia rodzinnego, będzie gdzieś na planach filmowych, gdzieś w trasy wyjeżdżał z ekipą, fotografem, modelką i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś chce zostać w swoim mieście, w swoim miasteczku nawet i robić makijaże użytkowe, to być dobrym rzemieślnikiem to też jest sztuka. I te makijaże, na takie makijaże jest zapotrzebowanie. A czy do pani szkoły przychodzą też panie, które dla siebie chcą się nauczyć makijażu, rok szkoleń, rok nauki i tyle? Nie mają ambicji zawodowych w tym kierunku idących? Jest bardzo różnie. Proszę mi wierzyć, że bardzo często przychodzą do nas osoby, które już mają dzieci, które mają jakieś studia, duszą się w tej pracy i chcą zrobić coś, co jest ich pasją, a jednocześnie być może stanie się ich nowym zawodem. Praca wizażysty taka doraźna to jest właściwie sezonowa praca, kiedy są śluby, są weekendy, a więc można naprawdę pogodzić pracę wizażysty z czymś innym, czy byciem matką, żoną, czy też księgową wielkiej korporacji. Bardzo często tak po prostu, takie ścieżki są wydeptywane przez nasze absolwentki. Przed uroczystym rozpoczęciem przez godzinę wizażystki malowały swoje modelki, bo odbywały się tam piąte mistrzostwa makijażu i stylizacji, których pani jest organizatorem. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało w tym roku? Tytuł Neon Beauty, czyli takie barwy krzykliwe, tak? Tak, chodziło o to, my bardzo lubimy organizować tutaj coroczne konkursy, one są bardzo właśnie widowiskowe, barwne. Ten makijaż Neon Beauty jest makijażem dosyć trudnym, to jest makijaż... Wyglądał fantastycznie. Tak, jest to makijaż artystyczny, a więc tutaj trzeba mieć to zacięcie artystyczne, o którym mówiłam, żeby ta praca nie była kiczowata. Oprócz makijażu, czyli świetnej ręki, dobrego warsztatu pracy, również istotna jest cała stylizacja, czyli ten zmysł artystyczny w przypadku makijaży konkursowych, te makijaże, które są prezentowane na scenie, to jest bardzo istotna właśnie całość, czyli bardzo często wizażystka może podciągnąć swoją pracę piękną stylizacją.
Jest godzina 12:30, wyniki konkursu o godzinie 16:00. Tyle czasu będziecie obradować? Mam nadzieję, że nie, choć w tym roku nie ma takiego zdecydowanego faworyta, jak to było w zeszłym roku przy makijażach słowiańskich. Mam nadzieję, że uda nam się wyłonić tę pierwszą trójkę, bo to jest najważniejsze, bez większych kłótni i bez rozdzierania szat. Mam nadzieję, że to nam się uda. I ostatnia rzecz na koniec. Jest jesień. Proszę powiedzieć, czy teraz w tej porze roku są jakieś makijaże, które powinnyśmy stosować, które są modne? Modne to jedno, a drugie, czy każda z nas będzie się w tym dobrze czuła. Bardzo modne są śliwkowe, burgundowe, ciemne usta. Nie każdy będzie się w takich pomadkach czuł. Większość pań woli podkreślać oko niż usta. Chociażby takie psychiczne blokady przed czerwoną pomadką. Chciałabym spróbować, ale może jeszcze nie w tym roku, nie na to wyjście. Ten burgund, śliwka, który jest na usta, jest przepięknym kolorem, ale też wymaga nieskazitelnej cery, czystego makijażu i naprawdę wielkiego wyjścia. Mocne oko i mocne usta idą w parze ze sobą? Mocne oko w kontekście raczej konturowania oka niż aplikacji dużej ilości cieni na powiekę. Czyli jeżeli dużo cienia, to usta... Spokojniejsze. Pięknie dziękuję Pani za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.